poprzednim odcinku Dave nauczył mnie, jak być prawdziwym ojcem. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobię wszystko, żeby mojej żonie, która jest w ciąży, było jak najlepiej. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jesteśmy, prawda, znowu jak zwykle na Palionowie. Jest ze mną dzisiaj Milki, moja żona. Dzień dobry. Dobry, i słuchaj, już ci mówię, co dzisiaj będziemy robić na odcinku, ponieważ ten odcinek czuję, że ci się bardzo, ale to bardzo spodoba. Dobra, w dzisiejszym odcinku będę spełniał twoje życzenia. Ponieważ jesteś osobą w ciąży, więc teraz wiesz, trzeba ci jakoś udowodnić. Ej, ale ty słyszysz to? Co? Cio. Halo? No, hej Julka. Aha, łapek w górę nie zostawili, dobra, już mówię, dobra. O, dokładnie, dokładnie. Ej, łapek w górę nie zostawili, ziom. Tak, czaisz to? No, nie podoba mi się to strasznie, że łapki w górę nie podoba. Jurka musiała zadzwonić i powiedzieć, że łapek w górę nie ma, nie? Czaisz to? No, dajcie odpocząć Julce. Co robicie, no? Właśnie, słuchajcie, no, ona nie ma, kurde, całego dnia, żeby i tutaj dzwonić ze mną rozmawiać, więc słuchajcie, łapkujcie tak. Teraz w tym momencie, no. Dobra, w tym momencie, i za ile łapek? Załóżmy, że... Tyle tysięcy łapek, ile dzisiaj wykonam zadań, dobra? Dobra, więc dobra, musicie zliczyć, dobra. Ile jest zadań, napiszcie jest w komentarzu, ile zadań wykonałem łapek, i tyle łapek musi być. Dobra, to dawaj. Ja jestem gotowy na przyjęcie pierwszego wyzwania. Jestem Jesteś gotowy? Zwarty i gotowy, dokładnie, tak. Dobra, dobra, słuchaj, to tak. Powiem ci, że no jest ciężko, nie ukrywam, że jest po prostu ciężko. Zwłaszcza ogółem z tym, że ja jestem strasznie głodna teraz, no nie, mam mega apetyt na wszystko. No i chciałam ci powiedzieć, że sobie zupę z dyni zjadła. Z czego? Z dyni. Skąd ja ci dynię wezmę? Ja tą zupę mogę zrobić, ale dynię musisz mi przynieść, słuchaj. Wiesz, dynię. Ja tutaj słyszałam, że gdzieś przy zamku są, ale nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, ale no ona ja zjada sobie ten, no taką zupę, nie, takie... No dobra, to no. Taką wracam, kremową wracam, zupę z dyni, wracam więc do zamku, sobie, bo ja tam poszedłem stamtąd, ale mówisz, że tam... Ej, dobra! Ale perfekcyjnie, żebym się strzelił idealnie w dynię. Dobra, znalazłem dynię. Ile chcesz dyń? Ile chcesz dyń? O kurczę, ale no, łatwo. Z trzech minimum, słuchaj, z trzech minimum bym musiała, wiesz, mieć. Dobra, no idealnie mam trzy. Żeby sobie pojeść, że tak powiem. Dobra, dobrze, że takie zadanie mi się trafiło na początek. Dobra, czyli no, tysiąc łapek mam już na pewno pod filmem. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Ja jak coś to jestem oczywiście u nas. I teraz no, nie, uwaga, udało mi się zrobić ten. To wyzwanie udało mi się zrobić w kilka sekund, więc macie minutę na to, żeby zostawić te 1000 łapek. Kto nie zdąży, to wiecie. Tyle, ile mi zajmuje zrobienie zadania, tyle wam musi zająć wbicie tyle łapek, ile trzeba. Dobra, gdzie ty jesteś? W kuchni. Ja sobie już... Willi, ja sobie już tutaj przygotowuję wszystko po prostu. Dobra, ja, dobra. Jasna a masz sprawa, już nie? Jakieś gotowe następne wyzwanie? Oczywiście, że mam, ale no ja tutaj już czekam, bo ja tutaj chcę zjeść, tak? A no dobra, dobra. A ty wiesz, jak się sorry, robi ale zupę jestem z głodny. Ziom, no... Proszę cię, ja bym nie wiedziała. No, nie wiem. Ja na przykład nie wiem, nie, jak się robi zupę z dyni. Więc ja tam jestem zielony w te klocki. No proszę cię bardzo, mam tutaj trzy dynie. Och, proszę dzięki, bardzo. Dzięki. Ja już tutaj robię, słuchaj, czekaj, ja tutaj już tak. Tutaj ta dynia, tu to, tutaj, prawda, doprawić trzeba. Proszę cię, jesteś głodny, proszę. Szukałaś mnie. To jest zupa grzybowa. No, bo to jest błąd po prostu w skrypcie, wiesz? A, bo rozumiem, że pleśń była na tak. Dyniach, rozumiem, dobra, no to w takie, ale ja nie jestem głodny, zgadzam. Więc masz, bo ty byłaś głodna, proszę no, bardzo. No, ale no ja też dla ciebie zostawiłam, wiesz, że jakbyś chciał po prostu dobrą ale ja żoną, już, wiesz, ale, no dobra, no to wezmę sobie na później, dobra, słucham następne wyzwania. Dobra, ale na pewno jesteś gotowy na to, bo ja nie wiem, czy ty jesteś na to gotowy, wszystko. Ja na wszystko jest... jestem gotowy. Ja się na troszeczkę ten... Jestem. Widzisz, dynię znalazłem raz, dwa, no. Dobra, no to w takim razie ja tak... No wiesz, chciałabym bardzo, co nie, tak bardzo po prostu, no, mieć jakiś ładny, wiesz, jakiś naszyjnik albo pierścionek, wiesz o co chodzi, jakiś diamentowy na przykład, nie? Co? Rozumiesz mnie? Skąd ja ci mam to teraz zabrać? No nie wiem, może w zamku coś będziesz miał, na przykład, nie wiem, no. Kto wie, kto wie, słuchaj. No. Ale gdzie tam w zamku to ma niby... Co? No nie wiem, no na przykład nie, może masz jakieś diamenty, może coś, a no to wiesz, tak, no to takie coś... rzeczy mam, nie? No ale to ja nawet no to wiesz, nie może wiem... jakoś zmajstrujesz coś, nie wiem, no. Ja bym bardzo chciała, bo dawno nic po prostu takiego nie jest, no nie, no dobra, nie, dobra, nie kupiłam sobie wyzwanie. I tak dalej. Drugie a chciałabym się poczuć pięknie, wiesz o co chodzi, no, ale rozumiesz? Ty już jesteś piękna, to po co ci jakiś naszyjnik? O... No widzisz, o, to co, wykonałem zadanie? Nie. Szkoda. Dobra. Ale mam już nie będę czekać z tym drugiego wyzwania, ale dobra, no ja też chcę, wiesz, chcę mieć jakąś ładną biżuterię, więc no czekam jakby. No ale ja nie wiem, jak ci to mam teraz ogarnąć. Dobra, no wchodzę tutaj do tej. O kurczę, zapomniałem, już tak dawno nie byłem, zapomniałem jak to wygląda. Ja tak samo. Ja tutaj tak dawno nie byłam, że ja nie mogę.
Ty, no nie wiem, nie mam nic. Czekaj. Nie ma żadnego diamencika. Zrobić... No nie no, diament to tu jakiś powinien być. No. Ale no tu w tej skrzynce, uwaga, to jest jedyna moja szansa. Dobra, dobra. Ale to wystarczy ci po prostu jakiś... Wybierz sobie co chcesz. Wybierz sobie co chcesz z tej skrzynki może, tak. Tak, mogę. No. Co chcę? Tak. Co tylko chcę. No. Dobra, no to ja chcę sobie jednego tego zabrać, o. No Drużema. Dobra. No jest ładny, straszny. Podoba mi się ten aksamitny kolor, wiesz? Ale dobra, teraz słuchaj, teraz, bo to jest teraz ciężkie wyzwanie. No. Ale wiesz, że ja strasznie lubię na przykład jakieś tam wybuchy, wiesz o co chodzi, nie? Prawda, TNT i tak o dalej, nie? No. No, no to popatrz, chodź tu. Zobacz, zobacz, co ja tutaj mam. Cyk, cyk. I proszę ciebie, zrób na mnie pokaz. Ale obojętnie gdzie. Obojętnie gdzie, obojętnie no, gdzie. Ja najbardziej obojętnie. Kurde, już idę. Ale się wystrzeliłeś, ziom. Ja jestem mistrzem w strzelaniu. No właśnie. Ale co, wow. Ale wszystkie mam użyć TNT? Wszystkie. Ja bym chciała zobaczyć po prostu jakieś ładne, wiesz, tej, prawda? Chcę mieć fan, tak? Chcę mieć fan. Rozumiesz? Ale no to jest tak dużo. Ja. Przecież to będzie taki wybuch. No ale to jest strasznie dużo tych TNT. Wiem, ale to spokojnie, to jest jeszcze dużo przed tobą, wiesz, tości. A dobra, już zrobiłem wszystko. Dobra, zwiewam. No dobra, nie było tak źle, myślałem, że będzie gorzej. Ale satysfakcjonujące to było, dobra. Ale teraz mam lepsze zadanie, to już jest coś lepszego. Chodź, wracamy sobie tam do zamku. Dobra. To jest takie wyzwanie, że jakby... No, jakby... zależy w sumie, jak ci się poszczęści, tak powiem o ten nie, sposób. To jest jakieś niebezpieczne zadanie, dobra. No. Lecimy na ratusz. Tylko nie. Tu powiem, chodź na ratusz. Oj tak. No dobra. Zdecydowanie tak. Ale co z tym ratuszem? Chodź po prostu na sam górę, na górę samego ratusza. Nie, ty będziesz kazał mi skoczyć. Nie jestem taka okrutna. Przecież muszę mieć ojca, tak? Sama sobie nie dam rady, ale no, ty zobaczysz sobie, to jest naprawdę coś bardzo fajnego i no wiem, że ci się to po prostu spodoba i jakby ja lubię takie rzeczy, ty też powinieneś lubić takie rzeczy. Bo kto nie lubi w sumie, więc no. Dobra, spoko, no ja jestem spoko. Na samej górze ratusza, gdzie ty jesteś? Dobra, ja właśnie się żelkuję, wiesz co, miałam problem po prostu z dojściem tutaj. Bo się zbugowałam, ja ale nie dobra, widzę już cię. Jestem. No idę, ja cię widzę już. Po prostu idę pieszo, wiesz, ja tutaj muszę nogi rozruszać, bo prawda, żelkami widzę to, wiesz, to jest niebezpieczne. Dobra, już idę. Ale się boję, ja nie mogę, to jest straszne, ale dobra, mam nadzieję, że jakoś tu przetrwamy, wiesz. Ale już no. Przestałam liczyć, ale... nie wiem, które to jest już wyzwanie. O! Trzecie to jest. Dobra, a nie czwarte? Nie, był czwarte. Czwarte, tak, no. czwarte wyzwanie, no. Ja. No już tu czekam, ale bo to jest najlepsze, to jest chyba najlepsze. Wiesz, dobra, popatrzcie, co ja tutaj mam. O kurczę, okay. No. Tobie jesteś, uwaga. Nie, losowy FLN. To jest mój ulubiony, naprawdę. Nie. Dobra, proszę, czekam, tylko nie w nas, okej? Okay? Dobra, to czekaj, uwaga. Ja. Poszedł. Mennice. Bank poszedł. Chodź tam. Gdzie on poleciał? Co? Ty, a może w wodę trafiłem i... No, może, ale miałbyś w Ale i tak by był wybuch, i tak by była dziura. A to nie tutaj. To chyba poleciało fontannę. Nie, co tu się dzieje z tą fontanną? Czy ona tak robi? Ty, czy ty to widziałeś? Czy to się zdawało? No, nieważne, nie wiem. Tak, nie no to wiem, na nowo jakby... poleciało. Aha, ale to dlatego, że ja to zamroziłem butami będąc na górze. Ty, no ale gdzie ten FLN poleciał? Kurde, nie wiem, no. No widziałem ewidentnie, nie mam że tu... pojęcia. Czekaj, no, a nie wpadł tutaj. Może tutaj przed mennicę do wody? Mogło tak być. No mogło tak być. A czaisz jakby wpadł do mennicy? Co się przez okno by przeleciał? No, nie, no niemożliwe, tu nie ma chyba. Tutaj żadnych szkód. Ja, ale ty miałeś fartę, no to jest niesprawiedliwe, no wiesz ty co, kurde, no co to w ogóle czekaj, jest, albo nie, no czekaj, bo tu tutaj nie wygląda tak, jakby tu cokolwiek było rozwalone kiedyś. To tak znaczy, prosto wygląda, leciało, ale... Ale byłyby... Ale kurde, FLN robi i tak szkody w wodzie. No tak, ale no właśnie, dlatego to tak wygląda dziwnie, no nie wiem, serio. O nie, ściąga mnie coś wiem. Na dół, nie mogę wypłynąć, o dobra. Ty no... No nie gadaj, że miałeś ale takiego farba, wiesz, no. Mi się wydaje, że to jest gdzieś, gdzie my jeszcze nie zlokalizowaliśmy tego. I znajdziemy tą dziurę po nagraniu. To byłby przypał. Ty no, ale jestem w szoku. Jestem w szoku. Dobra, no to... No, ale to był to tak jest, bardzo losowy FLN. To mi się nie FLN. Podoba, no. To mi się strasznie podoba. Ja mam niedosyt teraz, wiesz o tym. Ja mam na przykład jeszcze jednego FLN chciała.
No dobra, tym razem to... chodź na dach mennicy. Aha, to jednak tam teraz losowy. Albo ja wiem, gdzie idziemy do kościoła na wieżę. O nie. To jest najwyższy chyba punkt w Palionowie, tak mi się wydaje. No tak, tak, na pewno. A nie, tutaj poleciał, zobacz, tu jest jakiś ten. Serio? To było wcześniej już. Nie, ale nie wydaje mi się, że nie, ale są tam kawałki? Nie wiem, nie widziałam, bo ja to tak szybko przeleciałam, wiesz, dobra, nie wiem, to ale... możliwe, że to nie... Ale to tak daleko by nie zaleciało, to nie jest to, to. To się tak wydaje, ale dobra, lecimy sobie. Na wieży chyba nie wejdziesz w ten sposób. Bo jest strasznie wysoka. Także ja tylko sobie wejdę tutaj, okej. Okay. Co to robi skrzynka? Miałaś rację. Gdzie? Tu? To jest jakiś... sekret. Nie wiem. Co to ma być? Nie wiem. Co to ma być, to ścichły? Nie wiem. Nie wiem. Może to ksiądz schował tutaj. Ja nie wiem, co to jest. Ksiądz? Nie znam. Ja, ksiądz, ale ja nie w ogóle wiem. Jest... Może to ksiądz. Ja się boję. Ja tam nie ten. Ja nie wiem, co to jest. No, ja też nie wiem. Ja nie wiem, tym bardziej, słuchaj. Dobra, to jest ostatnie wyzwanie, tak? Ten losowy FLN jeszcze raz. Przedostatnie. To co jeszcze jest? Mam jeszcze jakieś tam takie. No dobra, takie no to jedno. Dawaj. No czekaj, bo to nie jest takie proste tutaj wejść po tych schodach, tak? Ty myślisz, że to jest chill, a tu to nie no jest. No już jestem dawno na górze. No. Aha. Przeskoczysz tu, czy ja? Dobra, ja przeskoczę. Bo ja mam cel. A dobra, proszę cię bardzo. Także znowu losowy FN. O nie. We mnie oczywiście. No nie. Gdzie? Poleciał gdzieś, dobra, jest okej w sumie, bo tam jest... Tam no nic nie ma, więc spoko, ale teraz mam do ciebie ostatnie wyzwanie, wiesz? No. Dobra, już ściągam buty, wiedziałem, że tak będzie. Dokładnie, dobra, ale musisz oddać im buty, oddaj. O nie. Nie ufam się. Ja nie chcę tak. Oddaj buty. No dobra. Dobra. No. Myślałem, że się odbije. Dobra, trudno. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na kanał do Emilki, link oczywiście w opisie. Trzymajcie się, na razie, pa pa.